Krzysztof Tuduj, a następnie pan poseł Dobromir Sośnierz. Panie marszałku, panie i panowie posłowie. Projektowane przedłożenie ma na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego. Regulacje unijne, o jakich mowa, co do zasady są utrzymane w duchu ograniczenia możliwości obrotu bronią niestrzelecką, ale mogącą po przeróbce technicznej za taką służyć i częściami takiej broni. Przesłanką uzasadniającą wdrażaną regulację jest wzrost przestępczości w Unii Europejskiej z wykorzystaniem właśnie takiej broni. Co do zasady, w obecnym stanie rzeczy, w którym tworzymy wspólny rynek, te regulacje zmierzają w kierunku ograniczenia przestępczości i tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Trudno to negować. Problem pojawia się jednak przy niestarannej, tutaj już to z mównicy dzisiaj padło kilkukrotnie, niestarannej, momentami bezmyślnej implementacji unijnego prawa. Poczynając od tego, że wdrażana dyrektywa formalnie już nie obowiązuje, ponieważ została uchylona przepisami aktu, który obowiązuje od niespełna miesiąca. Co prawda to tekst jednolity i regulacje są tożsame, to jednak ignorowanie tego faktu razi. W przedłożeniu doprecyzowuje się definicję amunicji w sposób zbyt szeroki, ponieważ zalicza się do niej łuski amunicji artyleryjskiej, czyli odpadu powstającego po odpaleniu pocisku, który amunicją nie jest i już nie będzie. I to jest realny problem, ponieważ regulacja ta uderzy w pasjonatów wojskowości i militariów kolekcjonujących tego typu artefakty. Taką niegroźną łuskę ustawia się w jednym szeregu z elementami układów napędowych, naprowadzania i sterowania pocisków rakietowych, bomb lotniczych itd. Łuskę, która po wystrzeleniu ma wartość jedynie złomu, gdyż jest częścią jednorazowego użytku i wspomnianą wartość ma jedynie kolekcjonerską. Do pocisków artyleryjskich zalicza się stosunkowo niewielkie łuski. Ich ilość jest w Polsce po niespokojnym XX wieku, dwóch wojnach światowych, znaczna. Otworzy to lukę do nadrabiania statystyk policjantom, którzy w sposób uprawniony będą mogli stawiać zarzuty kolekcjonerom, pasjonatom handlującym łuskami w internecie, czy nawet rolnikom, którzy do tej pory regularnie wykupują taki złom podczas uprawy pól. Sądy będą sprawy uchylać, ale czy o to nam chodzi, żeby generować niepotrzebne obciążenie dla państwowego budżetu? Powinno nastąpić uściślenie zakresu przepisu zapisem o niewystrzelonej łusce, co by wyraźnie odróżniło nowe łuski jako element produkcyjny pocisków od łusek zużytych, będących odpadem po wystrzeleniu pocisku. Ponadto do życzenia zostawia tłumaczenie przepisów unijnej dyrektywy, które dokonywane jest momentami bezmyślnie, używając często kalk językowych, bez refleksji dotyczących faktycznych zakresów znaczeniowych używanych nazw, momentami ignorując polski porządek prawny, co będzie budzić w przyszłości problemy interpretacyjne. To cieszę się, że to z mównicy już dzisiaj wielokrotnie padło. Część takich nieścisłości udało się w toku pracy komisji usunąć, natomiast pozostaje wciąż kwestia broni alarmowej, sygnałowej oraz amunicji grzybkującej. Połączono dwa różne rodzaje broni, broń hukową, nie miotającą żadnego pocisku i broń sygnałową, jaką są rakietnice, już zdefiniowane w ustawie o broni i amunicji w artykule 7 ust. 2 i 3. Tak samo problematyka amunicji grzybkującej, która to została przetłumaczona, jakby nazwa z angielskiego to dotyczy pocisku specjalnego, a w języku polskim będzie to oznaczało praktycznie każdy rodzaj amunicji. Na te kwestie zwracało uwagę środowisko strzeleckie. Dodatkowo razi krótkie vacatio legis. Myślę, że moglibyśmy się dorobić jako państwo polskie zwyczaju, że nie musi po dwóch tygodniach wszystko wchodzić, żeby dać czas przedsiębiorcom do dostosowania się i spokojnego przygotowania do wdrażania prawa. Podpisuję się pod tym, co tutaj już było powiedziane, że nad tą ustawą powinno się nadal spokojnie pracować, żeby usunąć te wątpliwości. No niestety spodziewam się, że będzie ona kolanem przepychana. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy pan poseł Sośnierz zamierza wykorzystać te 30?